Dziś porozmawiamy sobie o często słyszanych wymówkach. Pod lupę bierzemy wymówki osób starszych ode mnie, które uważają, że są za stare, aby działać w marketingu internetowym. Zapraszam do oglądania. Starość to świetny moment, by zacząć interesować się rozwojem osobistym. Pewnie dręczy Cię myśl, że w pewnym wieku nie ma już możliwości wprowadzenia do swojego życia zmian czy nowych nawyków. Jest to zdecydowanie błędne podejście. Mózg człowieka całe życie spełnia funkcje plastyczne, to znaczy, że zawsze jest przygotowany do przyswajania nowej wiedzy, umiejętności, bez względu na to, ile ma się lat. Oczywiście osoby młodsze są bardziej podatne na naukę, a ich mózg szybciej chłonie więcej informacji. Nie oznacza to jednak, że osoby w podeszłym wieku nie mogą skupić się na nauce. Świetnym tego przykładem są dobrze prosperujące uniwersytety trzeciego wieku. Osoby starsze mogą się tam dalej uczyć i zdobywać nowe umiejętności, chociaż prawdopodobnie już bardzo dawno temu zakończyli studia lub własną edukację. Wiek więc nie jest żadną wymówką w kontekście nauki. Nie może przysłaniać faktu, że ludzie bez względu na to, ile mają lat, chcą się dalej rozwijać. Wszystko się da. Pytanie natomiast, które się pojawia, to kwestia, po co wkładać wysiłek w rozwój osobisty? Im później pewne zmiany zostaną w życiu wprowadzone, tym mniej mamy czasu, aby zebrać z nich odpowiednie plony. Ja jestem jednak zdania, że będąc również w podeszłym wieku, zawsze warto pracować nad sobą dla własnej wewnętrznej satysfakcji. W końcu życie mamy tylko jedno i kto lepiej je wykorzysta, jak nie my sami? Nigdy nie jest za późno, by z pełną świadomością zacząć wprowadzać do życia zmiany, choćby i te nawet najmniejsze. Nieważne, ile czasu Ci pozostało, ważne, że zrobiłeś coś dla siebie, dla spokoju ducha i samodoskonalenia. Lepiej przecież coś zrobić i tego żałować, niż nie zrobić i później mieć do siebie pretensje, że się nie spróbowało. Prawdą również jest fakt, że im dłużej ćwiczymy swój mózg, tym dłużej pozostanie on sprawny. Dlatego nigdy nie zrażaj się i bez względu na wiek zadbaj o swój rozwój osobisty i biznes. Poddawaj się nowym wyzwaniom, ucz się nowych rzeczy i pozostań sprawny na długie lata. Zobacz opinie osób w podeszłym wieku, które działają bardzo konkretnie. Nawet powiedziałbym, że są świetnym przykładem dla osób młodych, które narzekają i szukają wymówek. Podziel się również swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Pozdrawiam Cię serdecznie. Bardzo mi zależy na tym, aby tę wiedzę otrzymało jak najszersze grono osób. Dlatego bardzo Cię proszę, jeżeli uważasz, że ten kanał ma sens, kliknij zarówno w ten dzwoneczek, jak i w przycisk obok niego subskrybuj. Dzięki temu więcej osób skorzysta z tej wiedzy. Dziękuję Ci bardzo, wszystkiego dobrego.